Dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, 17 stycznia. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z terenu Podhala. Szukając rano dla Państwa najciekawszych tematów, przeglądałem m.in. lokalne portale informacyjne. Tematy, które wybrałem, uznając za najciekawsze, to rozwiązanie tajemnicy podwójnej śmierci w Chabówce, stacja narciarska w Ochotnicy Górnej coraz bliżej, gość odznaczony za rozwój sportu, dyrektorzy i nauczyciele z dyplomami, a także czwarta ogólnopolska noc biologów z udziałem uczniów z Ostrowska. Na samym początku wracamy do tematu z wczoraj. W porannym przeglądzie wczorajszym podawałem Państwu informację, że w Chabówce odnaleziono dwa ciała młodej kobiety, 30-letniej i 58-letniego mężczyzny. Jak się dzisiaj okazało z doniesień Podhale 24, 30-letnia kobieta była córką znalezionego martwego mężczyzny. Jak udało się ustalić na podstawie sekcji zwłok i pracy prokuratury, przyczyną śmierci 58-latka była najprawdopodobniej niewydolność wątroby i wyziębienie organizmu. Jeżeli chodzi o młodą kobietę, nie udało się jeszcze ustalić, dlaczego poniosła ona śmierć. Jak podaje także portal Podhale 24, dom, w którym doszło do tragedii, był miejscem spotkań ludzi nadużywających alkohol. Można by się w tym miejscu domyślać, co było przyczyną śmierci młodej kobiety, także, ale nie nam to oceniać. Poczekajmy na wyniki pracy prokuratury, a także wyniki sekcji zwłok kobiety. I przechodzimy do kolejnej informacji, w tym przypadku trochę przyjemniejszej. Pieniny Info podaje informację, powołując się na informacje z Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, że stacja narciarska w Ochotnicy Górnej coraz bliżej. Jak informuje Urząd Gminy i Wójt Gminy Ochotnica Dolna, mieszkańcy Ochotnicy bardzo ochoczo zaangażowali się właśnie w akcję budowy. Chcą przystępować do spółki, chcą współpracować, chcą pomagać także ludzie spoza gminy i także znalazła się jedna osoba ze Stanów Zjednoczonych, która podjęłaby się współpracy i udziału w spółce. Jest to bardzo dobra informacja nie tylko dla gminy Ochotnica Dolna, tylko dla zapalonych narciarzy, którzy mieszkają w pobliżu, bo będą mogli zrezygnować z obleganych, szczególnie tak jak teraz, ferie wyciągów i skorzystać z nowo otwartego wyciągu w Ochotnicy Górnej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością szczegółów, a szczególnie wypowiedziami wójta gminy Ochotnica Dolna, odsyłam na stronę portalu Pieniny Info. I przechodzimy do kolejnej informacji, tym razem na stronę portalu Podhale Region. Znalazłem tutaj informację zatytułowaną Gość odznaczony za rozwój sportu, dyrektorzy i nauczyciele z dyplomami. Nie jest prawdą, że tylko Gorz został odznaczony, bo lista placówek, a także nauczycieli jest bardzo duża. Do rozdania dyplomów doszło podczas spotkania noworocznego w powiecie. Placówki nauczycieli uhonorowano za wiodące w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej za prowadzenie takiego programu. Lista, tak jak mówiłem, jest imponująca i bardzo długa. Nie kończy się tylko na Liceum Goszczyńskiego z Nowego Targu. Ludzi zainteresowanych, bo nie będę Państwu tego wszystkiego czytał, odsyłam na stronę portalu Podhale Region. Tu jest dokładna lista szkół i osób odznaczonych w powiecie. I przechodzimy do ostatniej informacji. Tym razem zaglądamy do gazety Góral Info, która zatytułowała artykuł Czwarta ogólnopolska Noc Biologów z udziałem uczniów z Ostrowska. Noc Biologów odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była podzielona na trzy etapy. Pierwszy, Pomaluj swój wewnętrzny świat, gdzie uczniowie przygotowywali preparaty z własnych komórek nabłonka jamy ustnej. Następny etap to inwazje biologiczne na przykładzie ślimaków i bałży, gdzie uczniowie poznawali przyczyny pojawiania się gatunków inwazyjnych w przyrodzie. I trzeci etap, mały, wielki świat komórek, gdzie uczniowie albo poznali różne typy komórek, które występują w przyrodzie, albo jak byli starsi, to sobie przypomnieli o nich. Myślę, że spotkanie było dla uczniów nie lada gratką. Może któryś z uczniów podstawówki z Ostrowska odkryje w sobie pasję biologiczną, która ciekawie później się rozwiąże.
I także dla poszukujących bardziej szczegółowej informacji odsyłam na stronę portalu Góral Info, ewentualnie do gazety Góral Info. Jest tutaj wypowiedź podsumowująca spotkanie pani Urszuli Dębskiej-Ciężopki, jednej z opiekunów spotkania, a także nauczycielki z Ostrowska. I na koniec tradycyjnie przechodzimy do pogody. Zaglądamy na stronę Gazety Krakowskiej. W pogodzie bez zmian, niestety nie mam dobrych informacji. Jedyna dobra informacja to taka, że nie będą nam póki co towarzyszyć tak ostre mrozy, jak było to przed 2 tygodniami. Temperatura rano od minus 8, przez dzień minus 5, po wieczorem do minus 7 stopni. Będą nam towarzyszyć gęste dzisiaj chmury. Raczej nie prześwieci słońce. Jutro może przez dzień pojawić się słońce. Niestety nie wpłynie na wysokość temperatur. Temperatury pozostaną podobne jak dzisiaj. Jedynie co, to przyjemniej będzie nam wyjść z domu albo przez dzień, albo rano. Zawsze lepiej jest ze słońcem. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Michał Oleksy, Telewizja Podhale.